Odpowiadając na Twoje pytanie wprost, jak ja siebie postrzegam i w ogóle czym ja się zajmuję i co ja w ogóle robię, to mogłabym określić siebie, że jestem przewodnikiem, dosłownie. A przewodnikiem, ale czasem jestem też akuszerką, bo pomagam narodzić się ludziom. A pomagam im tak naprawdę wrócić do początku, przypomnieć sobie, kim są naprawdę, odkryć siebie naprawdę. I to dzieje się etapami. Jednym z tych etapów, takim popularnie nazywanym, jest uzdrowienie przeszłości, czy traum, czy dzieciństwa. Ale w rzeczywistości jest to tylko maleńki etap, który w moim poczuciu jest takim otrzepaniem się z metek, które zostały nam przyklejone. I to, co się dzieje w życiu człowieka, którego prowadzę, następują fenomenalne, niesamowicie mocne zmiany w każdej przestrzeni życia, ponieważ ten człowiek odnajduje siebie, odnajduje odpowiedź, kim ja jestem, po co ja tu jestem, co ja mam tutaj robić, czym ja mam się zająć, co jest okej dla mnie, a co nie jest okej. Odkrywa swoje wartości, wraca do źródła, do połączenia się ze sobą prawdziwym i zaczyna tworzyć życie na tej bazie. I to jest zupełnie inna jakość życia, ponieważ wtedy relacje zaczynają tworzyć się absolutnie piękne, pełne szacunku, pełne miłości. Kobiety zaczynają wracać do swojej sylwetki, ich ciała pięknieją. Z roku na rok im więcej w tym są, tym stają się piękniejsze i ludzie są zaskoczeni, jak to możliwe, że kobieta wygląda lepiej niż 20 lat wcześniej, ale to wszystko jest to, że ona wraca do siebie, relacje z dziećmi, relacje z partnerami czy z partnerkami, bo prowadzę i mężczyzn, i kobiet, a pieniądze, to zaczyna się pojawiać w łatwy, prosty sposób. Człowiek przestaje walczyć. Przestaje walczyć, ponieważ nie musi już walczyć i zaczyna żyć. I zaczyna tworzyć życie marzeń, takie, które wydaje się, że jest nierealne. I to jest to, czym się zajmuję.